Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Przygód Rika. Dzisiaj wybieramy się do Ibn Downs, kolejna miejscówka cmentarna. Tym razem gramy na wyjeździe, a nie u siebie, więc zaczynamy dzień od tego, że odmawiamy pierwszą modlitwę, dostajemy nasze monety, odbieramy nasze nagrody za subskrypcję VIP. Możemy sobie od razu otworzyć te, które odebrałem w międzyczasie. To będą trzy. Czyli mamy trzy nagrody, które odebrałem teraz. Jedną, którą odebraliśmy razem, czyli jeszcze trzy powinno nam zostać. Jak będziemy mieli wszystkie klucze, to wtedy otworzymy sobie lockboxy i zobaczymy, co udało się z nich wyciągnąć. Na razie pomału sobie ruszamy. Spaduwa, mam robotę. Do Hellpitu powiedzieli, że nas nie wpuszczą, więc się mówi trudno. Idziemy dalej. Czeka na nas dzisiaj Ibn Downs. Ibn Downs. Głęboko na bagnach Silver Wisp, przy południowym krańcu Wielkiego Szlaku, znajduje się nekropolia znana jako Ibn Downs. Przez wiele pokoleń umarli byli grzebani tutaj w kurhanach, kryptach i grobowcach. Mieszkańcy Grim Hollow opiekowali się cmentarzem od wieków, przekazując swoje obowiązki z ojca na syna. Dzięki nim zmarli przez cały ten czas spoczywali w pokoju. Jednak pewnej nocy pokój ten został już na zawsze zburzony. Nie wiadomo, czy to przez zaniedbanie mieszkańców, czy z innej przyczyny umarli powstali z grobów w wielkiej sile i zaatakowali Grim Hollow. Nieliczni z nich, którzy zdołali uciec, opowiadali o mrocznej magii, która przywracała do życia ich poległych sąsiadów od razu po ich ostatnim tchnieniu. Być może ocalani z Grim Hollow zawiedli w swoich obowiązkach, to jednak ich wiedza na temat nieżycia jest rozległa i godna szacunku. Zgodnie twierdzą oni, że potężna magia, którą widzieli tamtej mocy, miała tylko jedno zastosowanie – by wskrzesić armię. What can I help you with, traveler? Przysłał cię sierżant Knox? Doskonała wiadomość. Zaczynamy się poważnie martwić o Doomguida. Poszedł do upiornego miasta Grim Hollow i nie wrócił. Zatrzymaj się w mojej gospodzie, skoro już tu jesteś. Ostatnio nie ma ruchu w interesie. Kiedy rozmawiałem z nim ostatni raz, Doomguide Soulheart pytał o rytuał przywołania ducha burmistrza Grim Hollow, Galvina Grista. Być może zjawa będzie wiedziała, dokąd udał się Doomguide. Sam rytuał jest dosyć prosty. Wystarczy wziąć kwiat, zwany łzą Selune, i spalić go w palenisku w ruinach domu burmistrza. Palimy kwiatki. Czego szukasz w ruinach Grim Hollow? Szukasz Doomguida Soulhearta. On żyje, choć większość z jego ludzi już nie. Nawet teraz walczy w obronie duchów Grim Hollow przed sługami Idrist. Obawiam się, że siły przeciwnika są przytłaczające i przyniosą mu pewną zgubę. Może jednak twoja pomoc odmieni ten los? Duchy z Grim Hollow nie rozpoznają już tego opustoszałego miejsca. Bez więzi ze swoim starym życiem są zagubione i wrażliwe. Wrażliwe, by paść ofiarą sług Idris. Odwiedź dom w mieście i rozpal ogień w paleniskach. Kiedy duchy poczują ciepło, przypomną sobie, jak oprzeć się mocy upioru. Rozpalamy pierwsze ognisko. Nekromantka Idris używa piekielnych mocy, aby zniewolić duchy Grim Hollow. Wysłała upiory, aby te wypędziły duchy na bagna prosto w sidła poskramiaczy dusz. Pokonaj te upiory i nie pozwól im wykorzystać zmarłych. Duchy Grim Hollow nie mogą poczuć ciepła ognia, ale iskierka wspomnień ogrzeje ich dusze tej nocy. Dziękuję za ten drobny akt miłosierdzia.
Bez swoich pasterzy Idris nie umęczy już tylu dusz. Dobra robota. To na pewno pomoże w walce Dungaida Soldharta. Dobrze się spisałeś, ale żeby pokonać Idris, będziesz musiał połączyć siły z Dungaidem Vesperem Soulheartem. Znajdziesz go w świątyni Kelemvora. Powiedz mu, jak nam pomogłeś, a zaufać tak samo jak ja. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kiedy przyjmowaliśmy zadanie od sierżanta Noxa, mówił on, że wysłał do tego miejsca Dungaida Jaspera Soulharta przez Jot, Jasper, a teraz ten duszek nam mówi o jakimś Vesperze. Nie wiem, co było pierwszym i oryginalnym językiem, ale ktoś tu chyba popełnił jakiś błąd tłumaczeniowy albo nieścisłość. No tak czy inaczej, zawsze fajnie coś takiego znaleźć. Zobaczmy, jak on się nazywa. Dungaid Soulheart, po prostu. Zagadajmy. There is much to be done. Dziękuję za to, co zrobiłeś w wiosce. To pokrzyżuje plany Idris i pozwoli nam przenieść walkę na jej teren. Się załatwi. Zobaczmy, czy coś dostaliśmy. Tak jest, mamy nowe buty. Chociaż nawet nie, te nasze buty stare są lepsze. Resztę przekształcamy sobie do biblioteki wyglądu. I zobaczmy, tu możemy wejść do krypty. Możemy też zmówić sobie drugi paciorek. Ale zanim wejdziemy do tej krypty, to pojedziemy sobie najpierw w to drugie miejsce. Istnieje pewna błogosławiona waga, która jak mniemam została złożona w kurhanie Templariuszy, tutaj na bagnach Silverwisp. Próbowałem do niej dotrzeć, jednak nie odniosłem sukcesu. Ta waga może pomóc nam w starciu z Idris. Idź do kurhanu i odzyskaj ją. Miej się na baczności, te stare kopce są pełne pułapek i nieumarłych. Świątynia Kelemvora zapewnia nam schronienie przed armią Idris, ale nie jest tu tak bezpiecznie, jak powinno być. Rabusie grobów wdarli się do krypt pod świątynią, łamiąc mistyczne pieczęcie zapewniające spokój zmarłym. Ruszaj ich śladem. Rozpal ponownie święte ognie i odzyskaj złamane pieczęcie. Wtedy będę mógł je naprawić, a światło powstrzyma nieumarłych przed ponownym powstawaniem. Pojedynczo, grupka za grupką. Będziemy się opędzać. A tutaj mamy pierwszy fragment dziennika. Crastius Heretyk. Nadszedł czas. Podczas gdy moi głupi towarzysze są pogrążeni we śnie, marząc o bogactwach i łupach, ja, Crastius, rozpoczynam moje dzieło. Najpierw muszę ugasić święte płomienie. To uwolni nieumarłych i pozwoli im ogryźć kości wszystkich fałszywych kapłanów uzurpatora. To będzie pierwszy cios wymierzony w parszywego Kelemvora. Nazwali mnie heretykiem, lecz wkrótce to ja będę czcił jedynego słusznego Boga Śmierci, a wszyscy padną na kolana przed armią Syrika. Historia złodzieja. Kleryk miał rację, wejście było tam, gdzie wskazał. Teraz pozostaje nam tylko wyczyścić całe to miejsce. Jedyny problem mieliśmy z nieumarłymi po drodze tutaj, ale na szczęście dzięki symbolom ochronnym nie schodzą do nas na dół. Mimo to będziemy musieli znaleźć inną drogę wyjścia, nawet jeżeli miałaby wieść po trupach kapłanów w zrujnowanej świątyni. Los złodziei. Przez nieumarłych utknęliśmy tu na dole. Cóż za przykry los dla kogoś z moją mocą i intelektem. To niesprawiedliwe. Dołączyłem do tej drużyny tylko po to, żeby zdobyć fundusze na moje badania. Najpierw durny kleryk przełamał zaklęcia ochronne w imię swojej świętej krucjaty,
A potem ten dwulicowy łotrzyk zamknął drzwi na klucz na złość nam wszystkim. Teraz jesteśmy uwięzieni w środku. W mojej obecnej sytuacji pozostaje tylko pytanie, czy dogadać się z krasnoludem i zjeść elfa, czy odwrotnie. Rozpalamy ostatni ogień. I mamy wszystko załatwione. Zobaczmy jeszcze, czy tu nic nie leży więcej. Możemy otworzyć ostatnie pomieszczenie w krypcie. Tutaj wyskoczy na nas wściekły upiór, który coś tam sobie krzyczy. Pewnie, żeby mu nie deptać grządek. Nie wiem, co one tu w ogóle robią. Mamy ostatni wpis dziennika złodzieja. Lament złodzieja. Dranie, zostawili mnie tu na śmierć. Najpierw wysyłają mnie na poszukiwania tego szalonego kleryka, a potem, kiedy wracam ostrzec ich przed nieumarłymi, zamykają mi drzwi przed nosem. Jeszcze zobaczymy, kto się śmieje ostatni. Z nas wszystkich tylko ja umiem otworzyć te zamki. Niech teraz szukają sobie wyjścia. Jeden z tych trupów zranił mnie dość mocno. Muszę chwilę odpocząć. Rano spróbuję się stąd... Mamy dwa punkty do wydania. Nie, mamy dzisiaj cały szereg punktów do wydania. Więc automatycznie zwiększają nam się wszystkie statystyki o jeden. Nic z tym nie można zrobić, więc po prostu zatwierdzamy to. I cieszymy się, bo to jest zawsze na plus. Dalej możemy przejść na zakładkę mocy. I tutaj nam się pojawia... Pojawiają nam się dwie klasowe funkcje. Pierwsza to jest taka, że... Kiedy użyję jakiejś mocy z efektem kontroli, czyli na przykład spowolnieniem, stunem albo czymś takim, wtedy moje obrażenia wzrastają o 5% na 10 sekund. Dodatkowe 10% dla tych wrogów, którzy są pod wpływem tych efektów. To jest ok. A druga funkcja jest taka, że zwiększa moje maksymalne punkty życia o 10%, ale zmniejsza moc o 5%. To jest przydatna funkcja na tanka, no ale zobaczmy, czy któraś z tych by się nadawało do zamieni. Movement speed bym zostawił, jest przydatny. Rage over time, no nie korzystamy z tego rage'u jakoś za bardzo, ale też nie korzystamy z takich mocy, które by wpływały jakkolwiek na przeciwnika, więc z tego nie skorzystamy wcale. No dobra, zobaczmy jeszcze to. To już opowiadałem o tym. Marathon Runner. Increases your movement speed 10% when out of combat. To nam się odblokowało. I Persistent Rage. Zwiększa prędkość przyrostu szału. No to w porządku. To zrozumiałe. Więc to mamy odblokowane. Od razu możemy sobie sprawdzić. Tak, tego nie musimy robić, bo kupiliśmy już lepszy pancerz. A to sobie możemy dodać tak. No i bierzemy dwa kolejne zadania. Idris ciągle nasyła na nas hordy zombie, próbując nas zniszczyć. Nawet z pomocą Kelemwora ciężko nam oprzeć się tym atakom. Pod naporem nieumarłych tracimy coraz więcej ludzi. Nie wiem, czy zdołamy się utrzymać przy następnej fali, ale gdyby udało ci się związać przeciwnika walką jeszcze na bagnach, być może mamy szansę. Zapoluj na zombie. Każdy zabity oznacza mniej sił podczas ataku na świątynię. Saga patrzącego w pustkę. Dagar Skywatcher był szamanem plemienia niebiańskiego Rumaka. Od urodzenia niewidomy otrzymał przydomek patrzący w pustkę, ponieważ dzięki ogromnej wiedzy wciąż mógł widzieć gwiazdy. Jako jedyny z siedmiu bohaterów przewidział nadchodzące niebezpieczeństwo. Jednak nie ocaliło to jego życia. Został zgładzony przez Brun Whisperclaw, która opacznie zrozumiała przepowiednie Ragnarosa, myśląc, że przeżycie Dagara oznacza śmierć jej ukochanego męża, Karosa Whisperclawa. Idris używa magicznych odłamków artefaktu zwanego Detnel, aby zabezpieczyć wejście do swojej fortecy. Będziesz musiał zniszczyć te odłamki, zanim zaatakujemy Królewski Szczyt, siedzibę Idris. Ale uważaj! Odłamki ukryto w starożytnych kurhanach, których strzegą potężne upiory.
Dobra robota. To znacznie osłabi armię Idris. Teraz z pomocą Kelenwora możemy odeprzeć atak nieumarłych. Historia góry Hatnow. Góra Hatnow leży na północny wschód od Neverwinter w paśmie górskim Crax. Jej ziejąca grozą otchłań przywodzi na myśl widok dziewięciu piekieł, a rozlegające się dudnienie i wzbijające kłęby dymu dobitnie świadczą o tym, że wulkan cały czas jest aktywny. Gorące źródła i strumienie magmy u podnóży masywu ogrzewają wody rzeki Neverwinter, sprawiając, że nigdy ona nie zamarza. W 1451 roku według kalendarza Dolin, niemal 30 lat temu, jeden ze szczytów góry Hatnow eksplodował, zalewając Neverwinter lawiną lawy i gorącego popiołu. W wyniku erupcji połowa ludności miasta zginęła, a wiele budynków zostało zniszczonych bądź spopielonych. Resztka ocalałych, którym udało się wydostać z płonących ruin klejnotu północy, odeszła, pozostawiając go opuszczonym na wiele lat. Nic dziwnego, że górę Hatnow otacza zarówno zła sława, jak i wiele legend. Niektórzy twierdzą, że wulkan stoi na szczycie drogi do dziewięciu piekieł, inni, że jest bramą do chaosu żywiołów. Jeszcze inni wierzą, iż kryje w sobie wejście do zaginionego starożytnego miasta albo jest domem potężnego czerwonego smoka. Krążą nawet pogłoski o klątwie, która ma sprowadzić śmierć w płomieniach w przeciągu roku na każdego, kto ośmieli się zapuścić w głąb jaskiń góry. Jednak z powodu niewielu śmiałków dostatecznie odważnych bądź głupich, by oglądać wulkan z bliska, ciężko w tych historiach jest oddzielić prawdę od fikcji. Saga wdowy. Karos Whisperclaw i Brun Widowmaker z plemienia Szarego Wilka odnaleźli swą miłość w trakcie bitwy. Jednak proroctwo Ragnarosa mówiło, że Karos i Dagru Voidwatcher nie mogą jednocześnie żyć w swojej krainie. Aby ocalić ukochanego, Brun zabiła mędrca. Jednak śmierć przyszła też na Karosa. Serce wdowy zalała gorycz oraz czerń i stała się ona potworem mordującym niewinnych. Ostatecznie Yardi Always polował na nią jak na dziką bestię i położył kres jej krwawej furii. Saga Skrzywionego. Yardi Always z plemienia Ducha Drzew był wielkim druidem, który dostrzegał cierpienia swojej krainy. Oszpecony w bitwie przez Brun Widowmaker przyjął przydomek Skrzywiony i zwołał wielkie zgromadzenie plemion, by zaprowadzić pokój. Jeszcze przed rozpoczęciem ceremonii Harl Hornstrike zabił Skrzywionego w zemście za śmierć swojej przyjaciółki z dzieciństwa Brun. Wraz z tym wydarzeniem wojna rozgorzała na nowo, jeszcze większym płomieniem niż poprzednio. Saga Rogatej Bestii. Harl Hornstrike, przywódca wojenny klanu Jelenia, widział, że bitwy, od których ziemia przesiąkła krwią, były jego winą. Aby je powstrzymać, podbijał on wszystkie plemiona po kolei. Dzięki swojej potędze został on tyranem, wśród swoich własnych ludzi okrzykniętym rogatą bestią. Z oryginalnych 7 bohaterów pozostał już tylko Ragnaros, który mógł stawić mu czoła. Stoczyli oni okrutną bitwę i w końcu rogata bestia legł pokonany pod naporem magii Ragnarosa. Saga Węża Śmierci. Ragnaros z plemienia Wielkiego Czerwia był czarodziejem i wieszczem, a jego ostatnia przepowiednia sprowadziła zagładę na 7 bohaterów i ich krainę. Po zabiciu Harla Hornstrike'a Ragnaros popadł w rozpacz. Porzucił swoje dawne imię i wraz z przejęciem rządów po rogatej bestii zwrócił się ku mrocznej magii oraz nazwał Wężem Śmierci. Gdy usłyszał o tym powracający z morskiej wyprawy ostatni z bohaterów Kron Wave Rider, uniósł się gniewem. W wielkiej bitwie pokonał on Ragnarosa i obalił jego władzę. Doskonale. Z każdym zniszczonym odłamkiem forteca jest coraz bardziej odsłonięta. Jednak przed tobą jeszcze długa droga do Idris. Idris próbuje przy pomocy czegoś, co nazywa się kuźnią Direhelmów, powołać armię nieumarłych duchów na swoje rozkazy.
Wygląda na to, że kuźnia zasilana jest przy pomocy zbłąkanych dusz. Poskramiacze dusz Shaddar Kai porywają w tym celu duchy niewinnych ludzi pochowanych na polach. Dla ich dobra i aby odciąć przeciwnika od nowych dostaw Dire Helmów, musimy przerwać ten odrażający proceder. Pozostały jeszcze trzy ostatnie odłamki i Idris będzie wrażliwa na nasz atak. Są strzeżone przez utopionego króla, najpotężniejszego z władców Kurhanu. Pokonanie go i zniszczenie odłamków nie będzie łatwe, ale nie mamy innego wyjścia. Saga utopionego króla. Kron Waverider z klanu Niebieskiego Niedźwiedzia przebywał na morzu, kiedy pozostali bohaterowie walczyli między sobą. Gdy powrócił, zastał kraj pogrążony w wojnie, której nie zakończyła nawet śmierć Ragnarosa. Przywrócił on pokój dzięki sile i mądrości. Jednak smutek po stracie przyjaciół wisiał nad nim niczym całun. Gdy ostatnia wojna się skończyła, jego ludzie znaleźli go utopionego na skraju Mokradeł. Przez swoją śmierć Kron został ogłoszony utopionym królem. Death Knell. Death Knell to magiczne urządzenie o mocy zdolnej do manipulowania energią wskrzeszonych nieumarłych. Dzięki niemu Idris może dosłownie czerpać nieżyciowe siły swoich sług. Długotrwałe użycie artefaktu dało nekromantce wielką moc, jednak wchłonięcie jej tak ogromnych ilości zmieniło ją samą w liczopodobnego potwora. No i mamy osiągnięcie za pobicie utopionego króla. Dobrze się spisałeś. Nie tylko droga do Idris stoi otworem, ale i zapewniłeś ponowny spoczynek ostatniemu ze starożytnych bohaterów. Dziękuję ci w imieniu Kelenwora. Chwała Kelenworowi. Miejmy nadzieję, że to zakłóci produkcję Dire Helmów i pozwoli ci dostać się do środka fortecy, by raz na zawsze skończyć z Idris i jej kuźnią. Nadszedł czas. Idris musi zostać zatrzymana, zanim całe wybrzeże mieczy spotka los Ebon Downs. Przebij się do fortecy, zniszcz kuźnię Dire Helmów i zabij Idris. Niech Kelenwor kieruje twoimi rękami. I będzie nasze ostatnie zadanie tej kampanii. Otrzymujemy osiągnięcie zbicie 10 poziomu. No i cóż nam pozostaje? Brniemy naprzód. Idris z Netherilu. Kiedy do enklawy protektora dotarły wieści o groźbie nieumarłych z Ebon Downs, aby jej zapobiec, Lord Neverember wysłał oddział straży Neverwinter pod dowództwem Doomguida Vespera Soulharta. Żołnierze dzielnie walczyli z przeważającymi siłami przeciwnika, jednak ich walka z góry skazana była na porażkę. Soulheart zbyt późno odkrył, że odpowiedzialna za wszystko jest potężna nekromantka z Netheris, Idris. Dzięki mocy artefaktu znanego jako Death Knell zawarła ona pakt z władcami Kurhanów w celu wskrzeszenia armii nieumarłych gotowych do uderzenia na Teyan. Pomimo prób zwalczenia Idris, Doomguide i jego ludzie ponieśli klęskę w walce z władcami i ich wskrzeszonymi zastępami nieumarłych sług. Grup bohaterów. Kiedy barbarzyńcy Utgard zbuntowali się przeciwko budowie Królewskiej Wieży, Lord Meridain rozesłał wezwanie do wielkich wojowników, by ci stawili im czoła. Jednak odpowiedziała mu jedynie grupka poszukiwaczy przygód. Przez cały czas trwania budowy odpierali oni ataki Utgardów, za nic mając sobie ostrzeżenia barbarzyńców o klątwie i zapomnianych proroctwach. Wykonywali swoje zadanie z tak wielkim zapałem, że kiedy przyszedł czas Lorda Meridaina, wyznaczył on dla nich specjalną nagrodę.
Swym wiernym sługom udzielił wielkiego zaszczytu i rozkazał pogrzebać ich razem ze sobą, by pełnili straż w grobowcu powieki. No ale dobra, udało się pokonać i tego, i co? Tutaj ciągniemy za wajchę i kuźnia się rozpada. No cóż, na pewno wyglądało to prosto. Więc jedźmy dalej. A bo ona sobie tu siedzi. No to złaź. Co to ma być? Szkieletony? Która to właściwie? A, ta zielona, dobra. Nie wierzę własnym uszom. Idris nie żyje, a kuźnia została zniszczona. Należą ci się podziękowania zarówno od żywych, jak i od umarłych. There is much to be done. No i zyskujemy poziom 11. Za chwilę sobie wrócimy do tego. Niszcząc Idris, mocno przysłużyłeś się Ibn Downs. Powinieneś wrócić do Neverwinter i zdać raport sierżantowi Noxowi. Jestem pewien, że zechce o tym usłyszeć. Myślę, że przed tobą jeszcze wiele przygód większych niż ta, mój przyjacielu. Co innymi słowy znaczy, że możemy wracać do miasta, ale zanim to, przechodzimy do zakładki mocy i mamy teraz do wyboru. Dwie ścieżki Paragon. Albo Blade Master, albo Sentinel w naszym przypadku. Jako barbarzyńca mamy do wyboru takie dwie. No i jedna z tych ścieżek jest ścieżką tak zwanego DPS-a, czyli członka załogi, nazwijmy to, który skupia się na zadawaniu obrażeń. A druga jest ścieżką tanka, czyli takiego, który ma bronić pozostałą drużynę przed innymi zagrożeniami. Ale jako naszą główną ścieżkę wybierzemy sobie Blade Mastera, ponieważ będziemy musieli sami o siebie dbać. No i w ramach tego Blade Mastera otrzymujemy już szereg zablokowanych umiejętności, które pokazują, co nas czeka dalej w naszej przygodzie. Odblokowuje nam się inna mechanika, mechanika Forte, która daje tyle, że w przypadku każdej klasy i każdej roli zwiększa statystyki właściwe, uznane przez grę za najbardziej przydatne dla właśnie tej roli. W naszym wypadku będzie to Power, Critical Severity and Awareness. W przypadku tanka tu będzie coś innego. Na razie się na tym nie skupiamy, ponieważ nie mamy zupełnie wpływu na to, co tutaj jest. Dodatkowo odblokowujemy jedną moc typu At Will, to jest Relentless Slash, i ta moc będzie bardzo przydatna i na pewno będziemy z niej korzystać jako główne źródło zadawanych obrażeń, szczególnie kiedy jeszcze pojawią nam się wzmocnienia, tutaj są skatalogowane jako fit. Kiedy te fity będziemy odblokowywać, to nasze inne moce będą się stawały silniejsze. No ale zanim do tego dojdzie, póki co mamy to tak, jak jest. Aha, możemy na przykład teraz sobie popatrzeć na nasze VIP Benefits i możemy sobie przywołać Travel Signpost i dzięki takiemu znaczkowi możemy się udać bezpośrednio do enklawy protektora, bez konieczności podjeżdżania do bramy w danej lokacji. Dlatego właśnie mówiłem, że to jest bardzo przydatna rzecz, bez której ciężko potem sobie wyobrazić dalsze funkcjonowanie. Protector's Enclave needs your help. Niesamowita opowieść. Mam ciarki na samą myśl o tym, co mogłoby się stać, gdybyś nie powstrzymał tej zjawy wraz z jej piekielną machiną. Ale zło nie śpi. Mam dla ciebie kolejny przydział. Dobra. Odbierzmy sobie teraz nagrodę za Ibn Downs. Dobra. Mamy teraz nowego wierzchowca. To jest Flail Snail.
to możemy sobie go od razu wyposażyć. I otrzymujemy obroże dla tego wierzchowca. Mamy do wyboru kilka różnych obróż. Warto zwracać uwagę na to, że niektóre z tych obróż są w pewnym sensie zgrupowane tak jakby w jedną grupę i możemy korzystać tylko z jednej w danym czasie tego typu. No ale ponieważ tutaj wybieramy i tak tylko jedną, więc po prostu wybierzmy sobie tą, która najbardziej nam się podoba, a resztę to tam będziemy się zastanawiać, jak będziemy wybierać sobie drugą. Astral Diamenty, moc zadawane przez Atwill, myślę, że to dla nas jak najbardziej się przyda, ponieważ Atwill jest naszym głównym źródłem obrażeń, więc sobie to ekwipujemy. I mogliśmy to zrobić w ten sposób, ale moglibyśmy to zrobić też ręcznie. To automatycznie przyporządkowało się do jednego z naszych mountów. Tutaj mamy naszego nowego ślimaka, który jest na wyższej jakości niż nasze inne wierzchowce. No i możemy sobie też tutaj wybrać moc tego ślimaka, która po prostu daje nam dużo, dwa razy więcej item levela niż moc konia, więc sobie to zrobimy, czemu nie? Bierzemy kolejny przydział od sierżanta Noxa. Jeśli cię to interesuje, słyszałem, że krasnoludy z klanu Icehammer odkopały jakieś starożytne zło na lodowej iglicy. Nie znam szczegółów, ale sprawa musi być poważna, skoro wysyłają prośbę o pomoc na zewnątrz. Neverwinter znacznie korzysta na handlu mithrilem Icehammerów. Przez ich kłopoty jego dostawy się zatrzymały. Być może warto z nimi porozmawiać. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, a mianowicie chodzi mi o te Celestial Coins. Mamy już 11 na 14, więc za 3 dni będziemy mieć maksymalną ilość i przestaniemy je dostawać w ogóle. Więc aby je wydać na bieżąco, musimy odwiedzić Vault of Pity. Przechodzimy w Celestial Synergy i mamy tutaj 3 nagrody do wyboru. Eliksir jest właściwie przedmiotem, którym nigdy nie zawracam sobie głowy. Fajniejsze za to są obie te skrzynki. Coffer of Celestial Enchantments, druga skrzynka Coffer of Celestial Artifacts. Ta pierwsza zawiera gemstony, czyli te przedmioty, które możemy potem rozbijać na zielone punkty do refinowania innych rzeczy. Natomiast ta druga może zawierać bardzo ciekawe artefakty, więc zawsze wykupuję sobie jedną taką. No i jak kilka takich skrzynek się zbierze, i przyjdzie tutaj w jednym z tych wydarzeń taki moment, że tak jak teraz na przykład jest Double Profession, będzie Double RP Points, Artifacts i inne, to w trakcie takiego właśnie eventu otwieram wszystkie te skrzynki i można stamtąd wyciągnąć całkiem ciekawe kamyki. Więc póki co mamy taką jedną skrzynkę, odrzucimy ją sobie gdzieś na bok, tutaj koło naszego Scrolls of Life i przy następnej okazji będziemy pamiętać, żeby je otworzyć. Myślałem, że odcinek z Ebon Downs zajmie nam więcej czasu, ale jak widać, udało się go zrobić całkiem szybko. Zapraszam już wkrótce na góry w Ice Spire Peak, a tymczasem dzięki i do zobaczenia!